Słoneczko nad Szwajcarią zaświeciło, a nad Szwajcarią, nad naszym miastem. Pogoda to rzecz bardzo lokalna. Inaczej się tu oddycha niż w Polsce, mam wrażenie. Ale wiecie, jest jedna tajemnica tego. Mianowicie tutaj nie mamy telewizora, nie oglądamy w zasadzie szwajcarskiej telewizji. Czasami mój córka od męża ma jakieś wiadomości o tym, co się dzieje. Ale to wszystko. To wszystko. Maski leżą na ulicach, bo są obowiązkowe w pomieszczeniach i w tłumie, ale każdy sam decyduje. No nie o pomieszczeniach, ale o tłumie. Każdy decyduje sam, co uważa za tłum na ulicy. Nikt tego oczywiście nie sprawdza. No a teraz słońce. Słońce, bo zmniejsza się liczba zachorowań. To też jest takie małe słoneczko nad Szwajcarią. Bardzo mnie to cieszy. Jestem ciekawa, kiedy wreszcie to wszystko ustąpi. Jak wiecie, Pfizer czy Pfizer, jak mu tam ogłosił, że szczepionkę typu RNA, zdaje się, mają już 90% skuteczności. No, jak na razie nasz układ odpornościowy chyba wygrywa z tym, bo nie ma 10% śmiertelności ten wirus. Oczywiście chodzi też o ciężkie zachorowania i ich konsekwencje. No, może by się uzbierało nawet 15%. W każdym razie nasz system odpornościowy i szczepionka idą w łeb. A o szczepionce wirusolodzy i immunolodzy dyskutują, że no, tak szybko się jej zrobić nie da, tak szybko się jej sprawdzić nie da. I tak naprawdę po prostu Pfizer czy Pfizer się reklamuje. Reklamuje się już na zapas, że coś będzie miało. Wówczas będziemy zwracać uwagę, co oni robią dalej, ale do szczepionki jest jeszcze bardzo daleko, a poza tym, no wiecie jak, obciążają organizm jednak szczepionki na grypę. Zawsze związane jest to z pewnym ryzykiem. Ja się na tężec szczepiłam co 10 lat, bo kot mnie drapał. Byłam wtedy hipochondryczką straszną jeszcze. A szczepiłam się na tężec i zawsze to odchorowywałam. Odchorowuje się szczepionki. Odporność na jakiś czas spada. Czy warto ryzykować? Najważniejsze, żeby każdy mógł decydować o tym, co chce ryzykować. Prawda? I czy chce ryzykować. No dobra. To tyle na razie wieści ze Szwajcarii.